Dzisiaj jest wielki dzień, moi drodzy państwo, ponieważ oficjalnie na swoim koncie wbiję setną passę. Do końca zostało mi jeszcze tylko kilka meczy, więc mam nadzieję, że padnie dzisiaj jakiś winek i nie będziemy musieli dokupywać passy za golda. Dla was też mam pewne zadanie, napiszcie w komentarzu, jaką passę udało wam się wykręcić. A dzięki temu komentarzowi weźmiecie udział w konkursie na mega jednostkę. Pozostało mi jeszcze kilka kodów do rozdania. Tutaj wyświetla się szczęśliwy zwycięzca z poprzedniego odcinka, gratuluję, a teraz chodźmy na moje konto. Jak widzicie, moi kochani, przy przycisku graj na moim koncie znajduje się ogień, na którym widnieje 97 passy, czyli to znaczy, że jestem w ogniu. I moi drodzy, dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się dobić 100 passy, wygrywając każdy mecz. A jeżeli chcecie, abym dobił 200 passy, o to zostawcie pod tym filmem 10 tysięcy łapek, a ja specjalnie dla was dobiję 200 passy na tym koncie. Ale na samym początku standardowo sprawdźmy, co się dzieje w sklepie. W sklepie mamy jakąś ofertę, która gaśnie za 20 minut, więc prawdopodobnie jak skończymy meczyki, no to będziemy mieli już nową ofertę w sklepie. Mavis sobie odbierzmy. Mamy coś jeszcze tutaj do kupienia. Nie, golda nie będziemy tracili na postacie. Natomiast odblokujemy sobie jeszcze karnet klejnotów, bo mamy tutaj sporo nagród. Skrzynka, specjalnie farmiłem skrzynki, żeby dla was w odcinku zrobić mega mocny opening. Czarodziej, okej. Do tego magiczna Shelly, let's go. Załatw trzech wrogów, aby odpalić magiczny wybuch, okej. Mamy tutaj jeszcze zwykłą skrzynkę. No i duża, zwykła skrzynka, może być 7 razy Colt, więc kozak, 12 tysięcy golda, przyda się jakbyśmy przegrali. Oczywiście odblokujmy sobie jeszcze klucze. Raz, dwa, trzy. No i mamy tutaj jeszcze kilka skrzyneczek, ale te kilka skrzyneczek odpalimy dopiero zaraz. Jeszcze mam do odebrania kolejne nagrody w królewskim świecie. Zwykła, zwykła, zwykła. A, słabo, zostawcie łapkę w górę, może pojawi mi się nagle skrzynka epicka. Wypróbujmy waszą moc, moc widzów sprawdźmy. Mamy tutaj jeszcze pakiet emotek, klikamy. Okej, okej, okej. Emotki, dwie rzadkie, jedna zwykła. Może być, nie ma co narzekać. Lecimy dalej. Księga. Poodbierajmy sobie wszystkie punkty, bo naprawdę mam ich sporo. Nie odbierałem, bo czekałem oczywiście, widzowie, na was, żeby nagrać odcineczek. Jeszcze tutaj za rozegrane tryby. Trochę powpada punktów za użycie zaklęć. I teraz możemy kolejne nagrody odpalić. Monety, 20 koła, super. Rzadka skrzynia. Duża rzadka skrzynia. Okej. I czarodziej, super, najlepsza postać na chwilę obecną, jak dla mnie. Teraz jeszcze sobie ulepszmy tylko oddział. Rozwijamy Colta, kozak. Możemy medyka podnieść na trzeci poziom. Mamy to, moi drodzy państwo. Leczenie pasywne jest silniejsze i szybsze. Super. Dalej mamy tutaj jeszcze Grega. Rozwijamy Grega. No i mamy tutaj jeszcze Bo. Rozwijamy Bo. No i oczywiście Mawiskę. I czarodzieja. Dobra. Sporo tego. I jeszcze wskoczyła nam magiczna Shelly. Nieźle. Odbierzmy skrzynkę. No i zaczynamy. Trzy mecze, aby wbić setną passę. Poligon. I napływ łupów, super! Moi drodzy, jeżeli gracie napływ łupów, pamiętajcie, aby, jak się pojawią czary, jak najwięcej użyć czarów, jak najwięcej nimi spamować, wtedy wykonujecie szybciutko sobie misję. To jest idealny tryb do robienia misji. Okej, mamy golda. Dobra, trochę średnio, Colt, ale mogłem w sumie wziąć chyba Hogridera, byśmy szybciej biegali, byśmy zbierali szybciej łupy. No dobra, nieważne, może jeszcze raz się pojawi Hogrider. Szelka kolejna, okej. Póki co, średni team. Okej, mamy leczenie, zużywamy leczenie. Od razu rzucamy bombę dalej. Bomba miała polecieć, bomba dalej leci. Kanon jeden. Strzał, leczenie. Kanon drugi. Kolejna bomba, gdzie mogę ją zrzucić? Nigdzie, dobra, wyrzućmy ją. A tutaj mogę rzucić na Mawiski, kurczę. Miejsce, no dobra, nieważne. Kolcik, zjeżdża kolcik. Mamy już trochę kanonów, które nam pomogą tutaj bić moby. Mamy 15 golda. Gemy, podnosimy, podnosimy, podnosimy. Bo to warto podnosić, żeby zyskać przewagę. Okej, goblin! Goblin się przyda, bo goblin wyrzuca golda i szybciej otworzymy sobie skrzyneczki. Czy będzie? Nie, mam dopiero 10. Okej, musimy stąd niestety, moi drodzy, spadać, bo tutaj nic nie wyfarmimy. Nie mamy żadnego Grega ani Mawiski. Szybko bombera, ciach. Kolejnego bombera, pyk, pyk, pyk. Dobra, jest. Bomba na krzaki. Działo. Działo. Szał. Bombę podnosimy. Bomba w tamtym kierunku. Na drzewa, tak jest, działo. Kolejne działo. A, bomba! No i nie zdążyłem jej podnieść, szkoda. Dobra, Colt na ewolucji. Więc teraz skrzynki będą tańsze, zarąbiście. Szybko, szybko gold, szybko gold. No i mamy teraz goblina, dobra. Mamy golda, prawie wystarczająco na skrzynkę. Jeszcze nie do końca, ale chyba teraz już będziemy mieli. Tak jest 20 golda, więc super.
Shelly. Shelly na ewolucji. Lepsza niż Goblin, to prawda. Gold, 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 gold. Będzie. Będzie. I możemy tą ekipę już teraz podjechać. Łatwo sobie poradzimy z nimi. Cyk, cyk. Zarąbiście. Jest 15 golda. I kogo? Pograjdera. Dobra. Teraz to będziemy szybko biegali. I o to chodzi. Dobra. Jest i bomba na chłopa od razu. Druga na bomba na chłopa. Trzecia bomba na chłopa. Dostał 3 razy. Szał. Ale uciekamy, uciekamy. Nie ma sensu, nie ma sensu. Bomba na grządki. Farmimy kanon. Dobra. Jest dużo golda, jest dużo golda. 20. Mamy możliwość otwarcia kolejnej skrzynki. Let's go, let's go, let's go, let's go. Goblin. Dobra. Zarąbiście. Wypadło sporo golda. Mamy 59 golda. Lecimy po epickie skrzynie. Healera bierzemy. Tak jest. Do tego. Epicką wiedźmę jeszcze. A jak? Zbieramy klejnoty. Lecimy po kolejną skrzynię. Tutaj weźmiemy sobie Dynamajka do składu. A co? Dobra, szybko Giant Skeletona pobić. Dobra, jeszcze tu będzie bomba, ale uciekniemy. Nie, nie uciekliśmy. Dobra. Serduszko. Leczymy się. Gemy. Podjeżdżamy chłopa. Delikatnie trochę może. Okej, trzeci jestem. Więc kozak. Mamy golda na kolejną skrzynię. Szybko. Eliksir golema pokonać. Tak jest. 40 golda. Wiedźma, leczenie i mogę wjechać w chłopa. Szał jeszcze do tego. Dobra, jazda, jazda, jazda z nim. Jazda, 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 jazda. Bomba na chłopa. Podjadę go chyba. Tak! Padnie! Gonimy go! Mało zostało, mało zostało. Pierwszy jestem! Tak jest! Pierwsze miejsce! Dobrze, moi drodzy państwo. Myślałem, że nie uda się ugrać jedyneczki, ale jak widzicie, udało się 232 klejnoty. Ojeju, jak te chłopy miały mało pasy. Po 1 po 3, a ja 98. I jeszcze tego bonusik wpadł. Otwieramy. Zwykła, no dobra. Mogłaby epicka spaść. Goblin. Czy goblina możemy teraz podnieść? Nie możemy niestety. Ale wyzwania świeżaka są do odebrania. Karnet klejnotów teraz. Bilecik się przyda. Do tego rzadka skrzynia. Duża rzadka skrzynia. A z niej Dynamite. Okej. No i odpalamy epicką skrzynię. Duża będzie? Okej. Duża epicka skrzynia. Królowa łuczniczek. Może być. Do tego oczywiście odbierzmy jeszcze mega jednostkę. Jedną. I nową mega jednostkę Wiedźma Kitsune. No i oczywiście po 2000 golda. A te dwie skrzynki otworzymy później. Gramy dalej. Łąka walki oraz gobliny szabrowniki. No dobra, spoko tryb. Może się uda tutaj też zająć wysokie miejsce. Jest Mawiska na dzień dobry. Moi drodzy państwo, patrzcie co teraz się dzieje. Jak będziemy szabrowali tutaj golda. Raz, dwa. Ej, ej, nie bisz szkieletonka. Ko farm... Marchewkę, marchewkę farmimy, moja kochana. Tak jest. I teraz skeletonka, dobra. Mamy golda. Cyk, Colt, Colt. Jest i Colt! Mówisz, masz. Normalnie gierka mnie słucha. Bo Colt idealnie sobie radzi z goblinami, szabrownikami. Patrzcie. On cały czas ich na dystans trzyma, obija, więc zarąbiście. Kolejna skrzynia. Kolejny Colt, poproszę. Colt kolejny. A jak? No i teraz tutaj będzie Mawiska farmiła. Ale mamy dużo goblinów. O kurcze. Przypał. Lecimy pierw po skrzynię kolejną. Colt. Kolejny Colt, tak jest. Okej. Okay. Drzewa możemy rozwalić bombą. To wszystko moje. Dobra, lecimy po kolejną skrzynię, bo chłop tutaj się do mnie rzuca coś. Medyka weźmiemy. Musimy uleczyć naszego Colta troszeczkę, co nieco. Dobra, pada. Borowik padnie. Tego Bobi. Serduszko. Uciekamy. Jest. Chodź tu, wariacie. Kobra C, chodź tu. Dobra, padł. Ale wypadło. Kozak, dobra. Wszystko zbieramy. Łatwiutko. Potrzebujemy ewoluować Mawiskę. Nie mamy czym. No dobra, kurczak. Będziemy szybciej biegać. Rozegrajmy to jeszcze na kurczaczka, bo kurczak się tutaj sprawdzi, zabijając te gobliny. Kolejna postać. Mawis, Mawis, Mawis. Nie, healer. No dobra. Lecimy w medyka. Szybciej, szybciej. Wyfarmione, kolejna postać. No nie wierzę! Dobra, weźmy kolcika. Kolejna skrzynia. No i co mam teraz zrobić? Wizarda? No to średnio tak powiem. Lecimy dalej, już mam po 40 golda skrzynki. Karty nie oddają w tym meczu, widzę. Dobra, Mawiska. Ewolucja. Zarąbiście. Lećmy tu po 30. Kurczaczek. Trzeba go ewoluować. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. Dobra, teraz to się biega. Kurczak ewolucja.
i tańsza skrzyneczka dzięki temu, kozak. Bombica na drzewa. Mogłem jeszcze tamto drzewo zahaczyć, nie zwróciłem uwagi. Trudno, kolejna skrzynia. Medyk, ewolucja, zarąbiście. Dobra, kolejna grządka. Dojedziemy go, dojedziemy go. A co? Dobra, jednak się nie udało. Grządka rozwalona, mamy. Dobra, ostatni stage. 25, healer. Musimy troszeczkę tutaj zawalczyć jeszcze. O leczonko, wiedźma. Rozwalamy tutaj. Jeszcze rzućmy tutaj sobie szkieletonki, tak jest. Monety podnosimy, kolejna skrzynia. Colt. A, mogłem wziąć w sumie wiedźmę, ale nie będzie Colt. Chodź tu goblin szabrownik. Dobra, dobra, postaramy się kogoś podjechać. Do tego chłopa może, bitka z chłopem. Uda się czy się nie uda? Dobra, jest przypał. Jest przypał, uciekamy. Porobił mnie i to mocno. O nie, piąte miejsce, nie wytrzymam chyba tego, dobra, wiedźma. Szkielety. Killer. Działko. Nie spadnę na szóstego. Szybko, 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 szybko. Piąte miejsce, no dobra, średnio to wyszło. Niepotrzebnie wdawałem się w tą bitkę, bym miał trzecie, ale dobra, moi drodzy. Wow, brakowało mi prawie trzy razy tyle, co przede mną chłopowi. Niech będzie, ale jeden frag tylko był. 99 passa. Więc udało się wbić. Otwieramy skrzynię, zwykła duża skrzynka. Średniawo. Chicken! No dobra! Wyzwania świeżaka. Wykonane. Tyk. Otwieramy sobie teraz rzadką skrzynię. Rzadka. Let's go. Medyk. Epicka skrzynia. Duża epicka skrzynia. I... Witchka. Fajnie. Czy mogę coś podnieść? Oddziały. Dynamajka możemy rozwinąć. Wiedźmę rozwinąć. I... Kurczaka rozwinąć. Czarodzieja również. Dobrze. Odbieramy teraz nagrody. Za 2 minuty kończy się oferta. Zobaczymy, za chwileczkę wskoczy, więc gramy szybko mecz i wbijemy! Mam nadzieję, bez kupowania! Setną passę, idealnie! Napływ łupów plus palni kreta! Jest tryb z bonusem, moi kochani! Uwielbiam tryby z bonusem. Co prawda wolałbym, żeby tutaj był bonus jako mega jednostka na start, ale nieważne, może być też to, co jest. Napływ łupów też jest mocny, dobra. Od razu, goblin, drugi goblin. I po kolejną skrzynkę lecimy. Jest tutaj już krecik. Kolejny goblin. Od razu lecimy z kretem. Goblinem, ale chyba jeszcze podniesiemy tego golda. Nie znikaj, nie znikaj, nie znikaj. Dobra, kozak. Kolejna skrzynka. No i bierzemy kolta. Szybkie buty i jazda. Skrzynia. Kreta. Szybciutko obijamy. Pyk. O nie. Dynamike, niech będzie. Dynamike'a polecimy. Greg. Musimy coś farmić, niestety. Dobra. Greg, Dynamike. Nieciekawie, nieciekawie. Kolejny Greg. Dobra, pojawił się gold. Kolcik, niech będzie kolcik. O! Kolcik, ewolucja. Super. Palniemy kreta na szybkości. Kolejna skrzynia. Dynamike. W sumie jak ewoluujemy Dynamike'a na drugi poziom, no to już będzie on tutaj dosyć mocno ciosał. Dobra, kolejna skrzynia. Dobra, Greg, ewolucja. Tańsze skrzynki. I to mi się podoba. Okej, szybki but. Dobra, lecimy od razu na drzewa jakieś. Mamy chłopa. Obijemy go chyba. Dobra, dostał. Ale coś chyba mi zabił jednostkę jakąś. Dobra, są drzewa. Greg na strzała drzewowali, więc kozacko. 15 golda skrzynka i... Dobra, kolejny Colt. Słabo te jednostki, moi drodzy, dobiera. Działo jedno. Działo drugie. Kolejna bomba potrzebna. Dobra, mamy. Kogo tu wziąć? No nie wiem, El Primo. Piąte miejsce, na początku idziemy sobie, widzowie, w eko. Na spokojnie. Dobra, grządki, kozak. Tu w chłopa jeszcze bombę. Działo. Mam kolejną bombę, więc zarąbiście. Ograjder, wyrzućmy tą bombę, podnieśmy kolejną bombę. Zróbmy sobie questika. Grządki mawiski, gdzie są jakieś. Dobra, obiłem go trochę. Dobra, Greg, otwieraj, otwieraj, otwieraj te drzewa. Dobra. Jest i boss, ale lecimy pierw po skrzynie. Battle Healer się przyda, na pewno. Okej, okay, kolejna skrzynia. El Primo, niech będzie. No nie, 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 w co ja wlazłem? Najgorzej. Szybko, 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 szybko drzewa. Ścięte. Dobrze, wziąłem tego kurczaka. Raczej Hograidera, szybciej biegamy. Gościu, zostaw, 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 zostaw. Dobra, jest przypał, muszę teraz zawalczyć.
Albo palniemy kreta na szybkości, będzie git. Dobra, tutaj jest bitka ostra. Dobra, walczymy. Piąte miejsce póki co. Kret, szybko. Gemy z kreta. Piąte miejsce, no dobra. Nie taki wymarzony finał wbicia setnej pasy, ale udało się finalnie bez kupowania setnej pasy. No to jestem zadowolony. Piąte miejsce może być to pasa setna. Zostawcie za to łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapek i wbijam dla was 200 pasy. Mam nadzieję, że się uda. Otwieramy skrzynię. Duża skrzynka, medyk. No i zobaczmy, co w sklepie. Co w sklepie wskoczyło? Codzienna oferta za 60 zł, 6 razy mega jednostka i 95 tysięcy golda. Brzmi kusząco, ale czy warto? Chyba nie do końca. Wolę tego golda zainwestować w skrzynki i ewentualną passę. Obejrzałeś film do samego końca? Napisz w komentarzu: Farel, lecisz po 200 passy. Nowy na kanale? Zostaw suba z dzwoneczkiem, wtedy będziesz na bieżąco z moimi filmami. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, cześć!